Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj kolejna porcja nowych czołgów i jak żeby inaczej, jest czołg premium, a właściwie prawdopodobnie czołg premium, bo tego jeszcze, to są dopiero przecieki z tak zwanego super testu, więc po drodze może 50 różnych pomysłów wpaść do głowy Wargamingowi, ale sam czołg jest bardzo ciekawy, ma to być premium tank 8 poziomu, który się nazywa, teraz uwaga, będę mówił po francusku, Chasseur du char. Tak przynajmniej, kurczę, wszyscy tłumacze mówią, co to oznacza. Oczywiście oznacza to niszczyciel czołgów. I mam dla was wielką niespodziankę. Otóż Wargaming zdecydowało, że nie będzie to niszczyciel, tylko będzie to czołg średni. Tak jest. No bo dlaczego miałby niszczyciel być niszczycielem, skoro można z niego zrobić czołg średni? Ciekawe, czy kiedyś doczekamy się na przykład, że z czołgu lekkiego będzie niszczyciel, albo na przykład z artylerii będzie czołg ciężki. Kto wie? Wszystko jest możliwe w Wargamingu. W każdym razie nie dali kurka wodna niszczyciela, a przecież niszczyciel francuski by się bardzo przydał, tylko po prostu zaklasyfikowali go jako medium tank. A dlaczego? No bo szybko jeździ, no więc, a skoro coś szybko jeździ, to już kurczę musi być medem albo lightem. Dobrze, że lighta z niego nie zrobili. Słuchajcie, o co chodzi z tym czołgiem? Przód, jak widzicie, jedyne skojarzenie jakie jest, to ARL, prawda? ARL ma dokładnie taką płytę, jednak myli się ten, kto by myślał, że tu jest 120 mm. Oj, niestety nie. Jak to wygląda? Dosyć taki, słuchajcie, zwarty pojazd. No i musicie przyznać, że tak jakby, kurczę, się zbierał do wyścigu. No i bardzo dobrze. Bardzo dobre to jest skojarzenie, bo rzeczywiście osiągi tego czegoś, niestety tu po rusku tylko jest, są wybitne i są przegięte moim zdaniem. No kurczę, no nie można zrobić czołgu... To już prędzej bym przystał na to, żeby to był niszczyciel z takimi osiągami niż czołg średni. Dobra, ale po kolei. Co to takiego będzie? Teraz prezentuję wam moje skrzypiące krzesło. Mam nadzieję, że w tym miesiącu kupię sobie nowe. Jeżeli znacie jakieś dobre fotele, krzesła i tak dalej, to bardzo proszę, możecie w komentarzach napisać. Z tym, że od razu uprzedzam, nie chcę krzesła tego takiego opartego na siatkach. Zapomniałem, jak to się nazywa, to są takie słynne te krzesła biurowe. Nie chcę tego, ponieważ u mnie często w domu jest zimno po prostu, a ja mam problemy z nerkami, więc nie mogę się opierać o taką rzecz, która jest, powiedzmy, siateczką, no bo wtedy nery dostają po dupsku. I nie jest, następstwa nie są, słuchajcie, przyjemne. Dobra. Także jak znacie jakieś tam fotele, aha, pewnie będziecie przytaczać DX Raking czy coś takiego i AK Raking czy coś takiego. Tak, takie dwie firmy głównie chyba są, jedna polska, inna zagraniczna, chyba, o ile się nie mylę. Słuchajcie, czy naprawdę sądzicie, że fotel kubełkowy dla gracza powinien być? Kurde, po kiego grzyba, no? No ale dobra, jak macie jakieś tego typu fotele, to powiedzcie, jak się sprawują. W każdym razie za cenę tych foteli kubełkowych można mieć normalny skórzany fotel, a tam są jakieś skóra ekologiczna tak zwana. Także słuchajcie, na moim grubym dupsku skóra ekologiczna długo nie wytrzyma, nie? 2-3 lata i pewnie rąbnie. A teraz siedzę na takim bardzo starym fotelu, który kupiłem 7 lat temu i tam, gdzie skóra ekologiczna, to on jest popękany, a tam, gdzie jest skóra naturalna, to jest, kurczę, elegancki. Dobra, mieliśmy o tym Chasseur du char przecież opowiadać. Dobra, jedziemy, kurczę. Słuchajcie, co z armatą? Armata wszystkim znana, 212 penetracji, 240 obrażenia. Słuchajcie, DPM wynosi 2085. Dalej, co tu można zobaczyć? Co tu ciekawego jest? 6,9... Nie, przepraszam. 8,69 chyba strzała, a 6,9 to jest ile sekund ładuje. Czyli standardowa w FCM-ie, mamy tą armatę i tak dalej. Także tutaj spoko. Celność to jest chyba to, 3,33. Całkiem celne działo, 2,01 czas celowania. Musiałbym zerknąć normalnie do XVM-a, bo tu po rusku. Słuchajcie, co można powiedzieć? Jak na czołg premium uważam, że lepszego działa nie potrzeba naprawdę. No, tanie pestki są, działo dosyć celne.
jak na ósmy poziom w medzie 212 penetracji, no to jest kurczę, no super, prawda? Także wszystko jest ok. I co jest najbardziej ok, co mnie niepokoi? Otóż słuchajcie, ten czołg waży, to jest chyba tu masa, 34 tony, albo tu 37 ton, nie wiem czy to jest maksymalnie, czy jak, nieważne, w każdym razie mniej niż 40 ton. Natomiast jego silnik to 1200 koni. I tu się zdziwiłem, bo słuchajcie, mamy na 10 poziomie czołg ciężki francuski, który przy masie 60 ton ma 1200 koni i jest szybki, chyba musicie przyznać. Natomiast jeżeli tu obniżymy o ponad 20 ton jeszcze tą masę i damy ten sam silnik, to wychodzi nam to, co tutaj napisano, czyli 35 koni na tonę. Słuchajcie, 35 koni na tonę to jest niesamowicie szybki start, a jeszcze trzeba to połączyć z prędkościami. Prędkość, jak widzicie, to jest 57 na godzinę do przodu i 13 do tyłu. Szkoda, że nie ma do tyłu więcej. A wiecie dlaczego? Ponieważ czołg z taką mocą na tonę, no jeżeli do tyłu by miał ze 20, na przykład, mówię, to naprawdę jego trafienie, jeżeli jeździłby do przodu, do tyłu, na przykład wystawił tą wieżę, byłoby znacznie utrudnione, wierzcie mi. To jest czołg, który miałby super start, no naprawdę, świetna sprawa. Problemem jest oczywiście pancerz, który jest chyba tutaj, także no zostało to okupione pancerzem. Ma on mniej więcej 30 i 20 mm, czyli cieniutki, po prostu wszystkie czołgi, które używają haeków, naprawdę by go rozwalały. Chyba, że niektóre używają pocisków kumulacyjnych, no to wtedy te gąski pewnie by to łapały. Natomiast wieża wielka niesamowicie, no zobaczcie z boku jak to wygląda. Więc ten nowy na przykład light 8 poziomu amerykański, jakby mu przypieprzył, to już od razu drobniaki przestają się zgadzać. I co tu jeszcze można powiedzieć? Punktów życia 1400, czyli standardowo. 34 obrót. No właśnie, to pięta achillesowa tego czołgu by była. No jakby jeszcze obrót dali, to ja nie wiem, to by szybciej niż lighty jeździło, naprawdę. Przy każdym obrocie, przy każdym nawrocie, ten pojazd będzie ewidentnie tracił prędkość i to bardzo mocno. Jednocześnie ma taką moc na tonę, że natychmiast praktycznie będzie ją odzyskiwał przy jechaniu do przodu. No, nie wiem, czy to nie są przesadzone wyniki. Cena chyba tutaj nie jest. A jest, 11 500 golda, czyli standardowo jak na 8 poziomu czołg. No nie wiem, co się za tym kryje, kurczę. Pokiego grzyba nowy czołg średni w drzewku francuskim, skoro mogliby go zrobić przecież TDK-iem, tylko że wtedy może by musieli lepsze parametry działa dać, ale mogliby z niego zrobić TDK-a i wtedy byłby pojazd do trenowania załogi francuskiej na TDK-ach. Tymczasem mamy FCM-a i mamy teraz tego. Powstaje pytanie, co jest lepsze? Czy z takimi parametrami ten czołg będzie lepszy, czy też może FCM. FCM oczywiście lepiej jest opancerzony. Szybkość FCM-a jak na czołg ciężki jest po prostu niesamowita. No nie wiem, tak to wygląda. Słuchajcie, taki krótki news. Na razie żegnam się z wami. Do usłyszenia.